Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Joanna Kamasa i moje wystąpienie będzie dotyczyło bakterii Xylella fastidiosa. Chwileczkę jeszcze. Pierwszy raz o chorobie wywołanej przez Xylella fastidiosa usłyszeli. Pierwsze doniesienie miało miejsce w 1892 roku, kiedy to Newton Pierce zaobserwował objawy chorobowe na winorośli i nazwał tą chorobę California Wine Disease. I dopiero po 86 latach udało się kolejnym badaczom wyizolować czynnik sprawczy na podłoże biologiczne. W 87 roku z kolei po raz pierwszy użyto nazwy choroba Pierce'a na cześć odkrywcy tego schorzenia. Ponieważ preferowanym środowiskiem wyizolowanego agrofaga był ksylem roślin, nazwano tą bakterię Xylella. Z kolei nazwa gatunkowa fastidius pochodzi z angielskiego, co oznacza wymagający, wybredny w stosunku do podłoża mikrobiologicznego, ponieważ bardzo trudno tą bakterię wyhodować. W kolejne lata zajął czas, żeby stwierdzić, że Xylella fastidiosa przenoszona jest przez owady i takim najbardziej znanym wektorem Xylelli jest Phylenus pumarius. Takim natywnym miejscem występowania Xylelli jest Ameryka Północna, skąd rozprzestrzeniła się ona do Ameryki Południowej, a następnie przywędrowała do Europy wraz z sadzonkami oliwnymi. Jeżeli chodzi o charakterystykę Xylelli, jest to gram ujemna pałeczka, jest ściśle tlenowa i wymagająca w hodowli. Na slajdzie po prawej stronie na zdjęciu szalki Petriego widzą Państwo hodowlę 3-tygodniową i widać, jak maleńkie są te hodowle. Xylella wyposażona jest w pile typu czwartego, które umożliwiają jej przemieszczanie się z prądem i pod prąd soków roślinnych w naczyniach xylemu. Xylella jest polifagiem, może też zasiedlać rośliny jako endofit, nie powodując żadnych objawów chorobowych, a do jej przynoszenia w naturalnym środowisku wymagane są wektory owadzie. Ze względu na swoją szkodliwość, Xylella jest organizmem kwarantanowym na terenie Unii Europejskiej i zaliczana jest do agrofagów priorytetowych. Jest sprawcą wielu chorób, choroby Pierce'a, fałszywej choroby brzoskwini, tak zwany Phony Peach Disease, pstrej chlorozy cytrusów, Citrus Variegated Chlorosis, oparzeliny liści gruszy azjatyckiej, oparzeliny liści migdałowca oraz szeregu innych drzew liściastych i najbardziej znana chyba choroba w Europie, syndrom nagłego zamierania drzew oliwnych. Jeżeli chodzi o taksonomię, Xylella w poprzednim systemie taksonomicznym zaliczana była do rzędu Xanthomonadales, ale w wyniku analiz filogenetycznych, badań genetycznych ta systematyka się zmieniała, do czego mikrobiolodzy są raczej przyzwyczajeni, bo to nie jest stałe, to wraz z rozwojem badań podlega pewnym zmianom, więc teraz mamy rząd Lysobacterales, rodzinę Lysobacterace, w której wyróżniono rodzaje Lysobacter, Xanthomonas i Xylella. W rodzaju Xylella wyodrębniono gatunek Xylella fastidiosa, który na podstawie preferencji w stosunku do roślin żywicielskich podzielono na 5 podgatunków. Czyli Xylella fastidiosa, subspecies fastidiosa, która powoduje główną chorobę winorośli, czyli tą zwaną Pierce disease. Xylella fastidiosa, subspecies multiplex, powoduje choroby migdałów oraz innych orzechów. Xylella fastidiosa, subspecies pałka, powoduje choroby roślin cytrusowych, kawy, ale przede wszystkim oliwek. Xylella fastidiosa, subspecies sandii, powoduje choroby oleandra. I Xylella fastidiosa, subspecies taszkę, powoduje choroby roślinnej Citalpa, czyli Citalpa taszkaniensis. Jak wspomniałam, do przenoszenia tej bakterii wymagane są wektory. I jest to grupa pluskwiaków cykadokształtnych, owady żywiące się sokiem roślinnym, które pobierają z xylemu. Owady te należą do kilku grup w obrębie rzędu Hemiptera, pluskwiaki i podrzędu Aucherorynha, w tym rodzina cykad, Cycadidae, pienikowate, afroforidae, krasankowate, cerkopite oraz niektóre gatunki z rodziny Cycadeline w obrębie rodziny Cycadelidae, czyli skoczkowate. W Polsce występuje szereg z tych wymienionych owadów, w tym pienik olchowiec, Afrofora alni, pienik wierzbowiec, Afrofora salicina, pienik ślinianka, Phylenus pumarius, krasanka natrawka, cerkopis vulnerata i bezrąbek sadowiec, Cycadella viridis. Najbardziej popularnym wektorem jest pienik ślinianka, jest on też najlepiej poznany. Nie jest go łatwo zaobserwować na dworze, natomiast na pewno każdy z Państwa widział takie charakterystyczne zgrubienia, taką piankę na łodygach roślin, taki kokon piankowaty. Są to odchody larw pienika, nimf, które zawierają dużo białka. Ta larwa wpuszcza w to białko, w te odchody powietrze i tworzy się taki kokon, który ona sobie tam przebywa. Te owady mają taki swój charakterystyczny cykl roczny.
na wiosnę, na roślinach ziemnych i na takich trawiastych, na tulcach składają jaja. Następnie przy przetwarzaniu się w dorosłe osobniki na przełomie wiosny, lata przelatują na korony drzew, gdzie się intensywnie odżywiają. I na zakończenie lata, na sezon jesienny, samice powracają na rośliny zielne, gdzie składają jaja. Charakterystyczną cechą jest to, że razem z jajami nie przenosi się ksylella, czyli zakażona samica, która złoży jaja w kolejnym swoim cyklu, znaczy na roślinach zielnych, ona tej bakterii nie przeniesie. Te owady wydają tylko jedno pokolenie rocznie. I pytanie jest, czy po prostu te jaja, które złożą na roślinach zielnych, dadzą radę przezimować do następnego sezonu. Wiemy, że nasz klimat się nieco zmienia i to jest właśnie główne zagrożenie, takie no, troszeczkę ciężkie do przewidzenia, ile z tych owadów przeżyje i jaki będzie współczynnik tych wektorów, które będą mogły ewentualnie patogena przenieść w sezonie kolejnym. Ksylela występuje na wielu kontynentach. Natywnym miejscem jest Ameryka Północna, Południowa i Środkowa. Tam występuje najczęściej. Żółtym kolorem zaznaczone są tutaj w tabeli te miejsca, gdzie agrofag jest obecny, ale brak jest szczegółowych danych. I widać, że na kontynencie Ameryki Północnej występują aż cztery gatunki ksyleli, bo jest to i fastidiosa, multiplex, sandii i taszkę. W Meksyku mamy dwa tylko gatunki, fastidiosa i multiplex, i jest to ograniczone występowanie, czyli tylko lokalnie, w jakichś niewielkich miejscach. Na Kostaryce też jest brak szczegółowych danych, ale też ta ksylela występuje tam od lat. W Ameryce Południowej dominuje jeden podgatunek, czyli ksylella pałka. W Azji mamy fastidiozę i ksylella multiplex, natomiast ona tutaj nie jest tak rozpowszechniona, jest tylko kilka przypadków w Izraelu. W Libanie jest ograniczone występowanie, w Tajwanie też, na Tajwanie też. W Europie, chociaż na tej mapce tutaj epowskiej jest to zaznaczone takim kolorem wskazującym na to, jakby tej ksyleli było bardzo dużo, to tak naprawdę ona rzeczywiście stanowiła największy problem we Włoszech, gdzie się rozpowszechniła, a w pozostałych krajach, tak jak Niemcy, było tylko kilka wykryć i były one, te przypadki były eradykowane, czyli agrofag razem z rośliną został skutecznie usunięty. Podobnie w Portugalii było kilka przypadków, w Hiszpanii tylko na Balearach było ograniczone występowanie. We Francji tylko na Lazurowym Wybrzeżu to była krzyżownica miętolista, która była porażona i tutaj mamy zaznaczone, że to była infekcja taka, występowanie przejściowe. I Włochy występowanie ograniczone, ponieważ tam patogen jest pod kontrolą, no, ale tam wystąpił niestety dosyć powszechnie. Zasięg występowania ksyleli fastidiozy jest ograniczony do strefy tropikalnej i subtropikalnej z temperaturami 26-28 stopni Celsjusza, optymalnymi dla wzrostu bakterii. Do tej pory na szczęście nie wykryto bakterii w roślinach rosnących w Polsce, ani w tych przechwytywanych z zagranicy poddawanych kontroli fitosanitarnej. Na terenie Włoch ksylella niestety wyrządziła ogromne straty, porażając gaje oliwne. Szacuje się, że 33 tysiące miejsc pracy zostały zlikwidowane w ten sposób, ponieważ te miejsca, gdzie wystąpiła ksylella, musiały być kompletnie oczyszczone z roślin i po prostu wszystkie drzewa musiały zostać usunięte. Jak jest, powiedziałam na początku, że ksylella jest polifagiem. Oznacza to, że ona nie preferuje jakiejś wybranej grupy roślin. Niestety poraża wiele gatunków, ale są to głównie rośliny wieloletnie o zdrewniałych łodygach. Aktualne dane na temat listy gatunków porażonych przez ksylella dostępne są na stronach EFSA, czyli Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Według kategorii A EFSA, czyli to jest taka kategoria, gdzie ksylelle wykryto w roślinie i potwierdzono to co najmniej dwiema metodami, czyli na przykład serologiczną i molekularną, to według tej kategorii, takiej bardziej ścisłej, ksylella poraża 423 gatunki roślin. Jest to ogromna rozpiętość. A według kategorii EFSA, czyli takiej bardziej swobodnej interpretacji, gdzie wynik pozytywny uzyskano przy pomocy tylko jednej techniki, jest to liczba 679 gatunków i jest to stan na dzisiaj. Widać, że jest to po prostu bardzo duży zasięg jakby i przez to właśnie ksylella jest tak niebezpieczna dla wszelkiego rodzaju upraw, bo to są i uprawy rolnicze, i uprawy ogrodnicze, i różne użytki zielone. W Polsce ksylella stanowi zagrożenie dla upraw, na przykład borówki amerykańskiej, która jest bardzo ważną uprawą, bo Polska jest drugim producentem borówki amerykańskiej w Europie, a szóstym na świecie i areał uprawy tej rośliny wzrasta z roku na rok.
Jest zagrożenie dla winorośli, dla drzew owocowych, jak brzoskwinia, grusza azjatycka, śliwa, wiśnia, czereśnia, dla drzew występujących w lasach, w parkach, jak jawór amerykański, wiąz biały, ambrowiec balsamiczny, różne gatunki dębów, klon czerwony, morwa, także dla roślin ozdobnych właśnie w szklarniach lub w ogrodach, na prywatnych posesjach, takie jak oleander, róże, pelargonii w mieszkaniach, sadzonki kawy, krzyżownica mirtolistna. Widać, że rozpiętość tych roślin jest naprawdę ogromna. Komisja Europejska uznała, że istnieje kilka gatunków roślin, które stanowią większe ryzyko od pozostałych, które są bardziej podatne na infekcję ksylellą. Do tych gatunków zaliczamy kawę, lawendę ząbkowaną, oleander pospolity, oliwkę europejską, krzyżownicę mirtolistną i migdałowiec pospolity. Są to gatunki, które szczególnie musimy obserwować, kiedy sprowadzamy je z zagranicy lub przesadzamy gdzieś, czy po prostu propagujemy jako materiał rozmnożeniowy. I na tabeli po prawej stronie widzimy, że Xylella fastidiosa nie ma takiej preferencji, jeżeli chodzi o swoje podgatunki, chociaż na początku na tej podstawie została zakres, te podgatunki zostały wyodrębnione, ale widać, że różne podgatunki Xylelli mogą infekować różne gatunki roślin. I tak na przykład Xylella fastidiosa subspecies multiplex atakuje krzyżownicę mirtolistą, było 108 odkryć potwierdzonych wykryć. Na migdałach 126 potwierdzonych wykryć. Widać, że te podatne rośliny są atakowane przez różne podgatunki ksyleli. Nie ma tutaj takiej ścisłej preferencji co do gatunku rośliny i nie jest to skorelowane również z podgatunkiem ksyleli. Te podgatunki wyodrębniono na początku, na wstępnych badaniach, kiedy one po prostu dominowały na jakichś uprawach, ale wraz z rozwojem wiedzy, wraz z rozwojem takiego monitoringu okazuje się, że te podgatunki atakują różne rośliny, różne gatunki roślin. I objawy chorobowe, które wywołuje ksylella, niestety nie są zbyt specyficzne. Są to parzeliny, zasychanie liści, chlorozy, karłowacenie roślin, biegnięcie oraz zamieranie całych roślin. Łatwo takie objawy jak zasychanie pomylić z objawami jakichś niedoborów fizjologicznych, z objawami suszy czy przemarznięcia. Na winorośli dodatkowo można obserwować tak zwane raisining, czyli zasychanie owoców. Przy czym czas od momentu inokulacji do wystąpienia objawów może być bardzo różny. Zależy to od podgatunku ksyleli, ale też od gatunku rośliny, na której wystąpi i od stadium rozwojowym, w jakim ta roślina została zainfekowana. Na winorośli czas wystąpienia objawów może być bardzo długi. Na przykład roślina może być porażona ksylellą i może przeżywać jeszcze przez 5 lat. Będzie miała mniejsze owoce, będzie skarłowaciała, będą krótsze międzywęźla. Ale w zależności od podatności odmiany ta roślina może po prostu w hodowli jeszcze być utrzymywana i mogą na niej żerować wektory, które będą przenosiły ksylelle na pozostałe nowe sadzonki, a wiadomo już też, że młode rośliny świeżo posadzone są bardziej podatne na infekcje. Zauważono również, że wektory owadzie, czyli te wszystkie pieniki, one wybierają sobie takie rośliny, które nie są aż tak mocno porażone, nie są tak bardzo chore. Jak już zaatakują jakiś obszar i te rośliny zaczynają zamierać, to przenoszą, wybierają sobie takie, gdzie tych objawów jest mniej, gdzie łatwiej im się żeruje. Pienik śnianka nie pokonuje zbyt dużej odległości w ciągu doby czy w ciągu dnia, ale może być biernie przenoszony z wiatrem, jeżeli nie napotka na jakieś bariery takie typu pasmo jakichś drzew wyższych, czy pasmo górskie, czy rzeka. To może być przeniesione na kolejną uprawę. Tutaj chciałam pokazać objawy na innych roślinach, na przykład na oleandrze. To są takie po lewej stronie, są takie brzegowe chlorozy liści, które prowadzą do zasychania całej potem rośliny. Na wiśni to są też nekrozy. To jest dosyć charakterystyczne, że te wszystkie nekrozy pojawiają się od brzegów liści, nie atakują tych głównych nerwów liściowych, ale właśnie w pierwszej kolejności powodują takie zasychanie końca liścia albo brzegów blaszki liściowej. Takie charakterystyczne objawy są też na oliwce, to jest zasychanie końcówki liścia, nigdy od ogonka liściowego, ale właśnie od końca. Tak samo na krzyżownicy mirtolistnej, to zasychanie na oliwkach powoduje zasychanie całych pędów i obumieranie całych drzew. Tutaj mamy po lewej stronie u góry fony Peach Disease, czyli ta fałszywa choroba brzoskwini. Widać, że w wyniku infekcji dochodzi też do takiego zmiany pokroju drzewa, bo tworzą się takie jakby baltachy z liści, skracają się międzywęźla, cała roślina zmienia swój pogląd, pokrój i wygląda jakby była taka zwiętnięta. Na cytrusach z kolei
Te porażone owoce, porażone pędy mają wcześniej dojrzewające owoce, te owoce są mniejsze, wcześniej się na żółto wybarwiają i w zestawieniu właśnie ze zdrowymi widać wyraźnie, że są prawie o połowę mniejsze. Też nie jest to taki specyficzny objaw. Na dębach również takie oparzeliny liści, takie jakby nagłe zasychanie. Po prawej stronie mamy jabłor amerykański. Widać, że no to już prawie 80% liści jest zaschniętych. I w momencie, kiedy zobaczymy gdzieś taką roślinę, oby to nie było na terenie naszego kraju, możemy sobie najpierw zadać pytanie, z jakiego powodu to drzewo tak wygląda. Czy ono ma takie zaschnięte liście, bo na przykład ma niedobory jakichś substancji pokarmowych, ma niedobory wody, czy być może właśnie jest to infekcja, bo drzewa rosnące w tej samej okolicy wyglądają jeszcze zdrowo i jeszcze nie jest to taki sezon na zasychanie liści, bo no nie jest to po prostu początek jesieni. Tutaj są takie dwa zdjęcia. Po lewej stronie jest lawenda, po prawej pelargonia. Może to nie są takie typowe objawy, ale chciałam pokazać właśnie, że ksylela może powodować takie uszkodzenia, które wyglądają na takie no, zupełnie fizjologiczne uszkodzenia. Lawenda często rośnie gdzieś we Włoszech czy w Grecji przy poboczach dróg. Możemy widzieć takie krzaki i to wygląda tak, jakby ktoś tą roślinę polał jakąś substancją, może jakimś pestycydem za mocno. Ona jest taka właśnie, poprzykurczone są te liście, pozwijane, a to jest efekt niestety infekcji przez Xylella fastidiosa. Lawenda również jest uprawiana w Polsce, w polach, jest na polu, jest dosyć popularną rośliną, więc też trzeba tutaj zwrócić uwagę na te rośliny, które się sadzi, które przyjeżdżają z zagranicy do nas przy rozładowywaniu transportu takich roślin, czy któraś z tych roślin nie wygląda nietypowo, czy właśnie nie ma takich poskręcanych liści, czy może nie ma na niej jakichś pozostałości owadów właśnie w postaci tej pianki, czy może te wektory gdzieś tam nie latają po tych. U pelargonii widać, że oprócz tego zasychania charakterystycznego, liście, które udało się tu jakoś wyrosnąć, są takie skarłowaciałe, mają skrócone ogonki liściowe, czyli też ich pokrój się zmienia, ale też nie jest to taki typowy objaw, specyficzny objaw chorobowy, bo taki wygląd pelargonii może być wywoływany również jakimś błędem w uprawie. I to powoduje, że ksylela no, naprawdę jest takim agrofagiem, który trudno wykryć na podstawie tylko i wyłącznie obserwowanych objawów. I borówka amerykańska, czyli ta uprawa dla nas bardzo ważna. Po prawej stronie widać liść z nekrozami brzegowymi, które postępują do środka liścia, powodując kolejne zasychanie całych pędów i całych roślin. Na szczęście stwierdzono, że w przypadku Xylelii ten patogen nie przenosi się tak łatwo przy przycinaniu roślin, przy takich zabiegach pielęgnacyjnych z wykorzystaniem sekatorów, co jest dosyć charakterystyczne dla bakterii, które zamieszkują naczynia Xylem. One właśnie przy pielęgnacji się przenoszą. Na szczęście w przypadku Xylelii nie jest to taka powszechna droga rozprzestrzeniania. Tutaj kluczowe znaczenie ma jednak wektor. I w jaki sposób Xylella może do nas dotrzeć? No, taką najbardziej prawdopodobną drogą to jest import właśnie roślin porażonych, które mogą być przeznaczone do sadzenia, lub fragmentów tych roślin, lub gałęzi, które przeznaczone są do namnażania roślin na podkładki na przykład. To są rośliny przeznaczone do odbiorcy ostatecznego. Na tych roślinach może być nie tylko, w tych roślinach może być nie tylko bakteria, ale na samych roślinach może być obecny wektor, który przeżyje transport i który później zakażony będzie rozpowszechniał tą bakterię na po prostu faunie, na florze Polski. Te wektory mają dosyć taki, one może nie przezimowują, ale mają dosyć taki specyficzny metabolizm i potrafią właśnie w transporcie, nawet troszkę niekorzystnych warunkach, przetrwać tą drogę. Wektory mogą być przenoszone nie tylko w czasie takiego transportu, że tak powiem, zamierzonego w czasie handlu, ale również w czasie takich no, nieumyślnych, może niezwiązanych z handlem roślinami podróży, jak w wakacje, ktoś może jechać kamperem. Takie miejsca, zresztą takie zdarzenia miały miejsce we Włoszech, kiedy zaczęto obserwować zamieranie oliwek. Wiele osób chciało zobaczyć, jak to wygląda. Ludzie poprzyjeżdżali tam kamperami, mieli ze sobą drewno do grilla na przykład i na tym drewnie niestety te owady również zostały rozwożone do innych miejsc we Włoszech. Także one sobie tak jak tacy autostopowicze po prostu przejechały te owady z jednego miejsca na drugie, gdzie w naturalny sposób nie byłyby w stanie pokonać takich odległości. Jeżeli chodzi o przenoszenie patogena z nasionami, potwierdzono to tylko w przypadku owoców cytrusowych, aczkolwiek ksylele wykrywano również w orzechach pekan.
I za kraje o największym ryzyku uznaje się tutaj Argentynę, Brazylię, Kanadę, Kostarykę, Meksyk, Paragwaj, Puerto Rico, USA, Wenezuelę, Iran, Izrael i Tajwan. I w przypadku sprowadzania roślin z tych właśnie krajów należy zwrócić szczególną uwagę przy monitoringu i przy obserwacji materiału sprowadzanego. Nie należy też tutaj sprowadzać roślin na własną rękę. Jeżeli chodzi o monitoring, no to polega on na pobieraniu prób w miejscu upraw roślin, w punktach obrotu materiału rośliny, w parkach, w ogrodach, w zieleni publicznej, ogródkach działkowych. Pobiera się ulistane gałęzie oraz obławia się wektory owadzie w sezonie wegetacji od wiosny aż do jesieni, a w przypadku roślin tropikalnych, takich jak kawa, które są hodowane gdzieś w zakrytych pomieszczeniach pod osłonami, ten monitoring może trwać cały rok. Oczywiście można powiedzieć, że pod osłonami są warunki sprzyjające wektorom, bo jest tam cieplej, one mogą tam lepiej się czuć, ale z drugiej strony pod osłonami w przypadku roślin hodowanych, roślin ozdobnych, te wektory łatwiej jest kontrolować, można je łatwiej zwalczać. Szczegółowe informacje na temat tego, jak pobierać próbki, ile ich pobierać, znajdują się w standardzie EPO PN7/24, gdzie mamy informacje, ile na przykład roślin, z jakiej rośliny powinno się pobrać, ile wagowo ta próbka powinna wynosić, jak pobierać znacznik slamu próbki, jak pobierać próbki z takich miejsc, gdzie produkuje się materiał rozmnożeniowy. W tym standardzie znajduje się również cały schemat postępowania z tą próbką, czyli jak tą próbkę badać, jak wykrywać z materiału roślinnego ksylele, jakimi testami i jak też wykrywać ksylele w ciele owadów. Ksylele oczywiście jako organizm kwarantannowy i priorytetowy podlega regulacjom prawnym, które są zawarte w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Unii Europejskiej 2020/1201, gdzie mamy informacje na temat strefy zakażonej, która powinna mieć co najmniej 50 metrów wokół rośliny uznanej za zakażoną, strefa buforowa 2,5 km, w której wprowadzane są środki zwalczania i strefa buforowa 5 km, gdzie wprowadzane są środki ograniczające rozprzestrzenianie. Szczegóły co do postępowania w tych strefach i stosowanych tam procedur zawarte są w rozporządzeniu. Dotyczą one usuwania roślin, usuwania wektorów. Tutaj na takie omawianie może nie za bardzo mamy czas, ale w tym dokumencie wszystko szczegółowo jest przekazane. I co możemy zrobić sami, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej bakterii? Przede wszystkim nie sprowadzamy materiału, który jest niewiadomego pochodzenia. To nie może być taki materiał, który sobie na przykład zerwiemy sobie gałązkę oleandra gdzieś na wycieczce we Włoszech, żeby posadzić ją w ogródku, bo ładnie pachnie, bo takie rośliny jeszcze nie mamy. No, większość osób, które się roślinami interesuje, to są naprawdę tacy miłośnicy roślin, którzy no, trudno się czasami wyhamować, żeby sobie czegoś z wakacji nie przywieźć. To jest taka natura człowieka, że chcemy mieć to, co nam się przyjemnie kojarzy, chcemy to zabrać do domu. No, w dzisiejszych czasach niestety nie możemy sobie na takie swobodne zachowania pozwolić. Powinniśmy wprowadzać materiał, który jest tylko zaopatrzony wyłącznie w paszporty roślin. Taki materiał sprowadzany do celów handlowych, komercyjnych już takie paszporty na pewno ma, ale wiele osób kupuje na przykład rośliny na targach roślinnych za granicą, przywozi je samochodem. Przez to, że jesteśmy w Unii Europejskiej i nie ma kontroli takiej granicznej, ścisłej założenia, praktycznie dostęp, przepływ tych roślin jest nieograniczony. Dlatego tutaj musimy zachować szczególną uwagę i nie przywozić roślin niewiadomego pochodzenia na własną rękę. W przypadku monitoringu należy zachować szczególną ostrożność w przypadku sprawdzania roślin z gatunków żywicielskich pochodzących z tych państw o dużym zagrożeniu, które już wcześniej wymieniałam, i obserwować, czy na tym materiale nie ma pluskwiaków cykadokształtnych mogących być wektorami bakterii. Należy prowadzić lustrację drzew z gatunków żywicielskich w uprawach, parkach, zieleni miejskiej, w ogrodach, w punktach obrotu materiałem roślinnym. Również pod kątem obecności pluskwiaków, czyli wektorów, można używać wtedy czerpaka entomologicznego, a w koniecznych przypadkach przeprowadzić zabieg zwalczania tych owadów przy użyciu insektycydów zarejestrowanych do ich zwalczania. Tak można zrobić na przykład w przypadku, kiedy odkryjemy, że w transporcie roślin sprowadzanych w celach takich komercyjnych jakieś owady się tam pojawiają, wtedy profilaktycznie należałoby je zwalczyć. Należy też regularnie prowadzić lustrację drzew gatunków żywicielskich w szkółkach, w parkach, w zieleni miejskiej, w ogrodach, w punktach obrotu materiałem szkółkarskim, również pod kątem obecności objawów wywoływanych przez ksylele. Jeżeli zauważymy jakieś podejrzenie co do obecności akrofaga, należy poinformować o tym fakcie najbliższą jednostkę organizacyjną Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Tutaj na zdjęciu po prawej stronie na dole są rośliny, które sfotografowałam na giełdzie kwiatowej w Poznaniu. Jak widać, wszystkie te roślinki mają paszporty roślin, można sobie to przeczytać, skąd ta roślina pochodzi, ile miesięcy jest hodowana. I to jest dla nas bardzo ważna informacja.
Z kolei, jeżeli zaobserwujemy jakieś objawy zasychania liści na roślinach rosnących w parkach czy w ogrodach botanicznych, to też nie należy od razu panikować. Trzeba sobie zadać pytanie, jak długo ta roślina tutaj rośnie, kiedy ona była sprowadzona do Polski. Być może rośnie tutaj od 15 lat i po prostu zasycha z jakichś tam innych powodów. Także bardzo trzeba podchodzić ostrożnie do takich pochopnych ocen. Ale jeżeli jest to jakaś roślinka sprowadzana niedawno i są na niej objawy charakterystyczne, no to powinniśmy już tutaj zareagować. Mam nadzieję, że jeszcze przez najbliższe lata nie spotkamy ksyleli w naszym kraju i dzięki kontroli fitosanitarnej, która jest intensywnie prowadzona, jeżeli dojdzie do jakichś tutaj wykryć, to będą one szybko wychwycone i zniszczone, eradykowane. I dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy Pani doktor za prezentację. Otrzymałam informację tutaj, że jest pytanie, pojawiło się w komentarzach i brzmi ono, czy niszczenie chorych roślin to jedyny sposób na zwalczanie ksyleli? To zależy. Jeżeli to są rośliny szkółkarskie, takiej małej wartości kulturowej, to jest to najlepszy sposób. Ale jeżeli na przykład byśmy wykryli ksylele na jakimś pomniku przyrody, na jakimś dębie starym, który ma 1200 lat, to będziemy starali się tak zniszczyć tego agrofaga, czy tak go ograniczyć, żeby on się nie rozprzestrzenił. I wtedy na przykład można to obcinać takie młode przyrosty tylko tego drzewa, bo wektory żerują na takich młodych pędach. One nie atakują starych gałęzi, więc można te młode przyrosty poobcinać, można zastosować oprysk. Nawet jeżeli w danym momencie, to zależy też od wielkości rośliny oczywiście, ale można ją zakryć jakąś siatką taką, żeby te owady się nie rozprzestrzeniały. To zależy też po prostu od tego, na jakiej roślinie wykryjemy te wektory, czy wykryjemy bakterie. Ale w przypadku takich roślin uprawnych, na przykład jak borówka, lawenda, no to po prostu się usuwa. I w odpowiedni sposób, to też jest rozporządzenie przekazane, jak te rośliny usuwać, no to jest zalecane chyba spalenie tych roślin, z tego co pamiętam, więc. Dziękujemy bardzo.